wisi wysoko na niebie i śmiejesz się do łez. Kolory świata wirują wokół ciebie, to widzisz życia sens. Chociaż nieraz gry zabawy rozpiścić mogą cię i nie masz czasu na spotkanie z ojcem, to śpiewem wyznaj mu, że tylko dla ciebie śpiewam, tylko dla ciebie gram. Czasami ma chwilę zwątpienia, modlitwą naprawię to sam. Tylko dla ciebie śpiewam, tylko dla ciebie gram. Czasami ma chwilę zwątpienia, modlitwą naprawię to sam. Tylko dla ciebie śpiewam, śpiewam, tylko dla ciebie gram. Czasami mam chwilę zwątpienia, modlitwą naprawię to sam. Tylko dla ciebie śpiewam, śpiewam, tylko dla ciebie gram. Czasami mam chwilę zwątpienia, modlitwą naprawię to sam. Gram. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo gorąco i serdecznie. Taką autorską piosenką chciałbym przywitać po tak długiej przerwie. Proszę Państwa, 2 lata się tak naprawdę nie widzieliśmy, ale jak tak spoglądam, to się w ogóle prawie nie zmieniliście nic. Także to jest bardzo, bardzo pozytywne w tym trudnym czasie dla nas. Witam w szczególności w imieniu organizatora, czyli pani wójt Anny Sobczyk-Jodowskiej. Gorące brawa dla pani wójt. Witam. Witamy również panią sekretarz, panią Dagmarę Aleksandrowicz. Gorące brawa dla pani Dagmary. Witamy panią skarbnik Izabelę Braczkowską oraz wszystkich pracowników gminy Ustka. Witamy przewodniczącego Rady Gminy pana Wacława Laskowskiego oraz wszystkich radnych. Witamy księdza dziekana Jerzego Wyszykowskiego oraz księdza Krzysztofa Kantowskiego z parafii Przewłocka. Witamy bardzo serdecznie pana dyrektora szkoły w Zaleskich, pana Zbigniewa Bednarczyka. Witamy wszystkich sołtysów, koła gospodyń, związek emerytów oraz wszystkich przybyłych gości na dzisiejsze spotkanie. A w szczególności witamy gości z partnerskiego miasta Anklam. Guten Tag! Pan burmistrz miasta Anklam, pan Michael Galander. Brawa dla pana Michaela. Zastępca burmistrza miasta Anklam, Beatrix Wittmann-Stift. Brawa. Jesteście wielcy. Dziękujemy wam bardzo. A dla swoich земляків хотіла вас запросити до цих людей хороших, щоб ви себе почули так, як вдома. Я тут живу і працюю дуже довго. І чуваю себе, якби я була в їхній родині. Чого і вам бажаю. Дякую. Дякую вам. Brawa dla Wiktorii. W takim razie, abyśmy mogli godnie rozpocząć, ja myślę, że teraz możemy poprosić panią wójt na scenę oraz pana przewodniczącego Rady Gminy, aby przekazali państwu kilka słów oraz życzeń. Szanowni państwo, szanowni goście z Anklam, z Ukrainy, bardzo, bardzo serdecznie wszystkich witamy, naszych po tak długiej przerwie. Jestem wzruszona, bo tyle lat z państwem się spotykam i tyle lat powtarzałam niejednokrotnie, że żyjemy w bardzo ciekawych czasach. W chwili obecnej dokładam do tego, że żyjemy w bardzo ciężkich czasach.
ale kto jak nie my? Te święta, które obchodzą i Niemcy, i za tydzień po nas Ukraina. To może i ze zbliżającą się wiosną wielka nadzieja. Tego powinniśmy się trzymać i swoje życie wypełnić takimi wartościami, które w każdym momencie, bez względu na warunki, bez względu na to, jak mocno los powali nas na kolana, żeby zawsze dawały nam nadzieję i moc i siłę, żeby wstać i iść dalej. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego z okazji zbliżających się świąt. Dużo zdrowia, dużo cierpliwości i dużo radości mimo tych ciężkich czasów. Żyjmy tu i teraz i nigdy nie zdajmy się złamać przeciwnością losu. A te wartości, w których nas wychowano, niech po prostu będą dla nas wszystkich siłą. Droga Pani Wójt, szanowni goście, nasi drodzy księża, koleżanki i koledzy radni, sołtysi, drodzy mieszkańcy. Bardzo się cieszę, że możemy się tu dzisiaj wszyscy spotkać. To niezwykle ważne i potrzebne wydarzenie dla naszej gminnej wspólnoty. Święta wielkanocne są wyjątkowe. Poprzedzają je dni szczególne. Poprzedza je Wielki Tydzień, który poświęcony jest samotności, cierpieniu i śmierci. Natomiast nie jest to czas stracony, bo przychodzi po nim zmartwychwstanie, pełne wiary i radości. Głęboko wierzymy, że również i obecna sytuacja w Ukrainie zakończy się stabilnością w Europie i pozwoli wszystkim nam budować przyszłość opartą na pokoju, szacunku i solidarności. Tego wszystkim Państwu z całego serca życzę. Drodzy Państwo, są wśród nas goście z Anklam. Jest delegacja seniorów na czele z panem burmistrzem Michaelem Galanderem. Pozwólcie, że zwrócę się do nich bezpośrednio i podziękuję za ich okazane wsparcie i pomoc niesioną uchodźcom wojennym z Ukrainy. Liebe Bewohner Hansestadt Anklam, liebe Freunde Michael und Beatrix, vielen Dank, dass Sie die Gemeinde Ustka gekommen sind. Es ist sehr wichtig, in diesen schwierigen Zeiten eine Gemeinschaft zu sein. Vielen Dank für Ihre Hilfe für Flüchtlinge aus der Ukraine. Sie haben gezeigt, was Einheit, Solidarität und Zusammenarbeiten bedeuten. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien viel Gesundheit, Freunden und dass es nie wieder Krieg geben wird. Życzę Państwu dużo zdrowia, spokoju i sił w tych trudnych czasach. Wszystkiego dobrego. Bardzo serdecznie dziękujemy. Proszę Państwa, a teraz poprosimy o zabranie głosu pana burmistrza miasta Anklam. Brawa. Ja, liebe Freunde hier in der Gemeinde Ustka, es ist nicht so leicht, jetzt etwas zu sagen, nach dem, was wir eben gerade schon von der Bürgermeisterin und auch von Watzlaw gehört haben. Szanowni Państwo, Szanowna Pani Wójt, Szanowny Panie Przewodniczący, tak naprawdę po tych wszystkich słowach, które padły, bardzo ciężko jest coś jeszcze więcej powiedzieć. Zunächst darf ich die herzlichen Grüße unserer Stadt Anklam, der Hansestadt Anklam, unseres Bürgervorstehers, unseres Stadtrates und natürlich unserer Seniorinnen und Senioren überbringen, die sehr gerne gestern hierher gekommen sind, um drei erfahrungsreiche Tage mit Austausch hier in der Gemeinde Ustka zu verbringen.
początku chciałabym podkreślić, powiedzieć, że przyjechało z nami kilka wspaniałych osób, seniorów z miasta Anklam, po to, żeby poznali seniorów w gminie Ustka. Bardzo się cieszymy, że przybyli z nami. Will mich auch schon mal bedanken für das, was wir gestern schon alles im Achowino erleben durften. Insbesondere das Zusammentreffen mit den dortigen Seniorinnen und Senioren war eine hervorragende Bereicherung für unser gegenseitiges Miteinander. Bardzo serdecznie chciałbym pozdrowić i podziękować klubowi seniora z Achowina, którzy nas, ludzie ci wspaniale nas przyjęli. Panie i panowie pokazali wszystko to, co potrafią najwspaniale i to był naprawdę piękny czas. Und natürlich, wir haben eine lange Partnerschaft, eine lange Freundschaft zwischen beiden Orten, zwischen beiden Regionen. Und es war uns ja nicht nur ein Bedürfnis, sondern natürlich wollten wir helfen. Wir haben gefragt, was können wir für euch tun? Gibt es Flüchtlinge, die in der Gemeinde da sind? Und als der Aufruf praktisch wie eine Hilfe kam, waren unsere Bürger schon dabei zu spenden für ukrainische Flüchtlinge, die natürlich auch bei uns inzwischen angekommen sind. Aber die Hilfsbereitschaft in diesem Fall war überwältigend und wir waren vor knapp 2,5 Wochen mit einem ersten Konvoi hier und wir haben auch gestern weitere Hilfsgüter, insbesondere für Kinder mitgebracht, unter anderem Kinderwagen, Kinderbetten und ich hoffe, ihr könnt die irgendwie verwenden und hier gebrauchen. Szanowni Państwo, za gminą Ustka i za miastem Anklam stoi naprawdę wieloletnia wspaniała współpraca i jakże byśmy mogli się zachować inaczej, oczywiście w obliczu tak strasznej sytuacji, która się dzieje cały czas, postaraliśmy się w jak najszybszym czasie zebrać jak największe środki finansowe, ale nie tylko, także artykuły pierwszej potrzeby i przesłać je, czy przenieść bezpośrednio do Państwa, do gminy, co się stało 2,5 tygodnia temu. Ale ta pomoc pełna serdeczności i miłości płynąca od mieszkańców Anklam i także regionu nie mogła zostać zatrzymana w tamtym czasie i także dalsze środki, a także materiały pierwszej pomocy, artykuły zostały również przewiezione również z nami wczoraj jako wsparcie dla osób z Ukrainy, które niestety musiały uciekać przed wojną i są u Państwa w gminie. Trotz all dieser Umstände ist es aber auch wichtig, dass wir uns weiter gegenseitig besuchen, dass wir diese Freundschaft weiter pflegen. Und mir bleibt nur zu sagen, uns allen, egal ob in Deutschland, in Polen, aber vor allen Dingen in der Ukraine, wir brauchen ein friedliches, ein ruhiges Osterfest, möge Frieden schnellstmöglich wieder in der Ukraine einziehen. Dafür bete ich als Christ jeden Tag und ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Osterfest. Bardzo pragniemy powrotu czasów pokoju, dalszych wymian delegacji, dalszej wspaniałej współpracy. Póki co pragniemy, żeby ten koszmar wojenny zakończony został jak najszybciej, aby nasi przyjaciele z Ukrainy mogli się cieszyć pokojem w swoim kraju, wśród swoich ludzi, wśród swojej rodziny. Nam wszystkim w tych trudnych czasach życzę wesołych świąt Wielkiej Nocy. Dziękuję bardzo. Poproszę teraz o kilka ciepłych słów i złożenie życzeń księdza proboszcza Jerzego Wyrzykowskiego, aby dodał nam troszeczkę otuchy Bożej. Obchodzić już dzisiaj, aby w tym gronie gminy, ale i gości z Niemiec, z Ukrainy również przeżywać radość z największego święta, z największego wydarzenia w historii ludzkości. Pokonanie śmierci, grzechu i szatana.
Błogosław te mięso i wędliny, wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świąteczny potraw, jaki Ty spożyłeś z apostołami podczas ostatniej wieczerzy. Chryste, nasze życie i zmartwychwstanie. Błogosław te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich i gości, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Pozwól nam wszystkim dojść do Twojej wiecznej uczty w domu Ojca, gdzie żyjesz, królujesz na wieki wieków. Dziękuję bardzo serdecznie księdzu Jerzemu Wyrzykowskiemu. No i proszę Państwa, teraz oczywiście już zapraszamy do poczęstunku. A w międzyczasie chciałem ogłosić taką informację, bo tuż przy drzwiach jest taka skarbonka, tam pani Aldonka macha ręką. Aldonka, pokaż się. O, popatrzcie, tam jest taka skarbonka, słuchajcie. Zbierają dla Kacpra na łóżko jego. Ma problem i dzisiaj Kacper ma, obchodzi swoje 9 urodziny. 9 urodziny, a więc jeżeli możecie, to coś w prezencie mu do tej puszki dajcie. Także... Okej, okay, tam jest ta skarbonka i jak najbardziej można do tej skarbonki wrzucić coś od siebie. A my, kochani, przechodzimy teraz do już tej weselszej, jakby to powiedzieć, części. A więc teraz program artystyczny i zapraszam do wysłuchania. Na początek panowie z Pęplina, jako myślę jeden z najmłodszych zespołów w naszej gminie, zagrają dla nas. Później oczywiście wystąpią inne zespoły. Proszę bardzo, panowie, chodźcie, montujcie się. Jakieś brawka poprosimy, bo to pierwszy zespół, także dzisiaj... My życzymy udanego odbioru, miłego odbioru. Cóż, udanego popołudnia. No i siedźcie i częstujcie się. Jeszcze jeden rzut masz, bo to miałeś się posieleje. No dobra, okej. Okay. To w nagrodę dostaniecie, proszę bardzo, sikawki, żebyś mógł... To w takim razie ja bym poprosił przedstawiciela z Anklam. Może to być pan burmistrz. Jednego przedstawiciela od nas z gminy, czyli myślę, że to będzie pan przewodniczący rady, który... Proszę bardzo. Uwaga, hop. Nie ma. Hop. Nie ma. Jest jedno. Dobrze. Nie, teraz panowie, nie ma tutaj czasu zabierania. Patrzcie, przewodniczący rady kombinuje, już noga za linią, o, już. Raz, dobra. Remis jest, tu jest zwycięzca, wielkie brawa dla zwycięzczyni. Proszę bardzo, jajka możecie zabrać. Tell me.
Thank you.
ocenie 10 palm w kategorii indywidualnej, 18 palm w kategorii zbiorowej oraz 55 pisanek w kategorii indywidualnej, jury w składzie Brygida Aleksandrowicz, ksiądz Jerzy Wyrzykowski oraz Mikołaj Radomski postanowiło, co następuje. W konkursie na najpiękniejszą palmę wielkanocną i wesołą pisankę 2022 palma indywidualnie kategoria dzieci lat 10-14. Trzecie miejsce Milena Nieźwińska. Objazda. Brawo! Jest to palma numer 3. Zapraszamy od razu po odbiór nagród, tak? Jeżeli są te osoby, to zapraszamy, jeżeli nie, to przedstawiciela, kto by mógł ewentualnie za daną osobę odebrać, to zapraszamy na scenę po odbiór. O, Gosia odbierze. Bardzo dobrze. Drugie miejsce Paweł Paul z Możdżanowa. Jeżeli ktoś może odebrać, to zapraszam na scenę. Nie może. Jola, chodź odbierz. Ja wiem, Jola, że ty możesz. To było drugie miejsce. Pierwsze miejsce Sebastian Sasko, Starkowo. Palma numer 1. Kto za Sebastiana odbierze? Nie ma. Dobrze, to zostanie w takim razie. Nagrody zostaną... Aha, jest. W razie, gdyby nagrody zostały, proszę Państwa, będą do odebrania w Centrum Kultury Gminy Ustka. Od poniedziałku można już te nagrody będzie odbierać. Palma indywidualnie, kategoria dzieci 15-18 lat. Trzeciego miejsca nie przyznano. Drugiego miejsca również nie przyznano i pierwsze miejsce Konrad Grudniewski. Zaleskie. Za to pierwsze miejsce zapraszam sołtysa z Możdżanowa, pan Leszek Ruskowiński, który wręczy nagrodę. Nagroda plus czek, 1000 zł pan sołtys dał. Jest czek, jest koperta. Są gratulacje. Brawo. Brawo, brawo, proszę Państwa. Palma indywidualnie, kategoria dorośli. Tutaj od razu zapraszam dyrektora Centrum Kultury Gminy Ustka o wręczenie nagrody. I nagroda będzie trzecie miejsce Danuta Tomczyk-Machowino. Zapraszam panią Danusię po odbiór. Miejsce drugie pani Danuta Oleszkiewicz-Machowino. Ja widzę, że tu to tak jakoś grupowo chyba było w grupie zorganizowanej. Pierwsze miejsce Teresa Brzeska, Możdżanowo. Jest i pierwsze miejsce. Przechodzimy dalej. Palma zbiorowa kategoria rodzina, proszę Państwa, teraz. Trzecie miejsce, rodzina Duszyńskich, Mała Mątek. Ale nie ma, widzę. Dobrze, w takim razie drugie miejsce, rodzina Kusińskich, Machowinko. Machowinko, rodzina Kusińskich, Machowinko. I pierwsze miejsce rodzina Kozłowskich.
ale nie mam podane miejscowości. Nie podali miejscowości? Z naszej gminy, tak, z gminy Ustka, oczywiście. Nie ma. Proszę Państwa, kolejna kategoria, teraz Palma Zbiorowa, kategoria Świetlica Wiejska, socjoterapeutyczna i klasy szkolne. I tutaj nagroda ufundowana przez przewodniczącego Rady Gminy Ustka, czyli pana Wacława Laskowskiego, który sam osobiście będzie wręczał tę nagrodę. W takim razie trzecie miejsce, Świetlica Wiejska Objazda. Proszę bardzo, podwójne nagrody. Od razu drugie miejsce, klasa pierwsza, szkoła podstawowa w Zaleskich. Z drugie miejsce zapraszamy przedstawiciela ze szkoły z Zaleskich. I miejsce pierwsze, Świetlica w Zaleskich. Jeszcze raz wielkie brawa, proszę Państwa, wielkie brawa. Wspólne zdjęcie, panie Kowie, tak jest. Proszę bardzo, wystawić się, uśmiechnąć się ładnie. Panu przewodniczącemu bardzo dziękujemy. I teraz, proszę Państwa, kolejna kategoria. Palma Zbiorowa, kategoria KGW, Rada Sołecka, Klub Seniora. Inna grupa dorosłych. I tutaj nagroda ufundowana przez panią wójt Annę Sobczuk-Jodłowską, a więc zapraszamy panią wójt na scenę. A ja już mówię, kto tu, które miejsce zdobył. Trzecie miejsce, KGW Starkowo. Zapraszamy KGW Starkowo lub przedstawiciela. Drugie miejsce, Rada Sołecka Zimowiska. Pierwsze miejsce, Sołectwo Możdżanowo. Przedstawiciela zapraszamy na scenę Sołectwa Możdżanowo. Kto z Możdżanowa? Panie Sołtysie. Idzie Sołtys. Najlepsze ma najwięcej robiła. To też jej trzeba kopertę dać. To są zwycięzcy, proszę Państwa, jeszcze raz gorące, gorące brawa. I miejsce pierwsze, Nela Tomczyk, Machowino. Babcia idzie. Babcia idzie, tak? Dobrze, babcia odbiera za Nelę nagrodę. Do zdjęcia wspólnego tutaj prosimy. Pisanka indywidualnie, kategoria wiekowa dzieci 13-18 lat. I tutaj trzeciego miejsca jury nie przyznało. Miejsce drugie, Dawid Smoł Gombino. Dawid Smoł z Gombina. I pierwsze miejsce, Amelia Krawczyk Machowino. Thank you.
Jak widać, kategoria 13-18 lat. Wszystko jest dobrze. Jeszcze raz gorące brawa. I teraz pisanko indywidualnie, kategoria dorośli. W kategorii dorośli trzecie miejsce Ewa Demidok Machowino. Drugie miejsce Wiesław Bokacz Golęcino. I miejsce pierwsze, proszę Państwa, Kamila Jaskulska-Zaleskie. Kamila Jaskulska-Zaleskie. Zapraszamy po odbiorne gody. Dziękuję bardzo. I teraz jeszcze protokół z posiedzenia jury gminnego konkursu na potrawę wielkanocną Wesołe Jajko Zaleskie 2022. I tutaj brało udział 6 potraw w tej konkurencji. Jury w składzie Brygida Aleksandrowicz, ksiądz Jan Wojtczak oraz Mikołaj Radomski. Postanowiło, co następuje. W konkursie na potrawę wielkanocną Zaleskie 2022 trzecie miejsce, uwaga, KGW Wodnica. Wielkie brawa. I te nagrody tutaj już, tą nagrodę ufunduje radny powiatu pan Konrad Tymecki. Zapraszamy pana Konrada na scenę, aby wręczył nagrodę. Skoro ufundował, to niech ją teraz wręczy. Trzecie miejsce mamy KGW Wodnica. Pani Bogusiu, 3000 wygrała pani. KGW Możdżanowo. I pierwsze miejsce, uwaga, uwaga, Rada Sołecka Starkowo. W zasadzie, proszę Państwa, już zostały wszystkie nagrody wręczone. Ale teraz padła taka propozycja, abyśmy wspólnie właśnie zrobili tutaj na scenie pamiątkowe zdjęcie z tymi, którzy brali udział w konkursach. Uśmiechamy się, proszę Państwa, uśmiechamy się. Jeszcze chwila, jeszcze chwila. A teraz uśmiech. Jeszcze raz nagrodzamy, proszę Państwa, wielkimi oklaskami wszystkich nagrodzonych, a także tych, którzy brali czynny udział w tych konkursach. I tak, proszę Państwa, w zasadzie dopłynęliśmy już ku końcowi naszego dzisiejszego spotkania wielkanocnego. Także chciałbym tutaj bardzo serdecznie podziękować w imieniu Pani Wójt wszystkim przybyłym gościom
jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za to, że przybyliście tutaj, że byliście razem z nami i mamy taką nadzieję, że będziemy się spotykali częściej, aniżeli tak jak do tej pory raz na dwa lata. Miejmy nadzieję, że będzie to bynajmniej co trzy miesiące. No, już nie powiem co dwa, ale co trzy miesiące, abyśmy się spotykali. Jeszcze raz wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję panu dyrektorowi Szkoły Zaleskiej, panu Zbigniewowi Bednarczykowi za pomoc w przygotowaniu, za tą przepiękną dekorację. Wszystkim z obsługi, wszystkim paniom, których tutaj nie było widać, które były z kuchni, przygotowywały te przewspaniałe potrawy. Wszystkim koło gospodyń, które ciasta piekły. Nie chcę tu kogoś ominąć. I wszystkim naprawdę, którzy przyłożyli rękę do tego, abyśmy się mogli dzisiaj tutaj spotkać. Jeszcze raz bardzo serdecznie państwu dziękuję. Spokojnych, zdrowych świąt. Do usłyszenia i do zobaczenia. Do widzenia.